Dzień dobry, to jest nagranie na kanał live. Dzisiaj znajdujemy się znowu w gierce Northgard i będziemy musieli wybrać sobie teraz jakąś frakcję, którą będziemy sobie grali, więc standardowo weźmiemy sobie zielony kolor, bo ja bardzo lubię zielony kolor. Wydaje się być bardzo fajny, Nick Nexvold. No i teraz tak, mamy tutaj trzy klany, mamy klan Fenrir, mamy klan Eithnir oraz klan Heidrun, czyli w sumie wilk, łoś, jeleń i koza. Koza, owca. No. Goat, to jest koza, tak. Więc ten tutaj klan jest bardziej nastawiony na wojowniczość. Wojownicy, jakby tutaj startuje się z technologią Weaponsmith, więc nasi warriorzy atakują więcej. Nasze jednostki jedzą 30% mniej jedzenia i dają zadowolenie. No i tutaj jakieś dostajemy, wiecie, jakieś tam dodatkowe fame bonus i tak dalej, więc to jest idealne na podbój. Mamy Eithnir, które jest takim bardzo też ekonomicznym gigantem, który startuje z większą ilością jedzenia. Mamy trochę drewna, koron i to jest takie bardziej właśnie nastawione pod fame i zdobywanie koron. Na przykład tutaj można, nimi można bardzo fajne zwycięstwo handlowe osiągnąć. Chociaż jakiekolwiek można osiągnąć wszystkimi. No i Heidrun jest taki bardziej, że tak to powiem, pod też ekonomię żywnościową, czyli bardzo dużo, to jest bardzo stabilna, bym powiedział, właśnie stabilny klan, który daje nam dosyć sporo jedzenia, zaczynamy z owcami i tak dalej, więc to jest całkiem spoko. I teraz właśnie zastanawiam się, który bierzemy, słuchajcie, moi drodzy. Wilk, jeleń czy koza? Kozę bierz. Koza mi się wydaje być bardzo fajna, bardzo stabilna, nią się gra bezpiecznie, bo wiecie, jak nadchodzą zimy, no to trzeba mieć więcej jedzenia i tak dalej, więc tutaj trzeba to jakoś ogarnąć, nie? Koza. Mówicie, że mam grać kozą, tak? Wilka bierz. Koza. Na razie mamy więcej na kozę. Teraz mi jeszcze wilka, wrona. Wrony jeszcze nie można, bo to jest dopiero coming soon. To jest kolejny klan, który będzie dopiero dochodził. Koza, koza, koza. Najwięcej było na kozę w takim razie, więc... dobra, weźmiemy sobie kozę w takim razie. Startujemy! Gry oczywiście są proceduralnie generowane, więc nie wiem, gdzie tak naprawdę wyląduje. Mam nadzieję, że na jakimś dobrym terenie. Okej, zaczynamy standardową budowę od domku, dzięki któremu będzie więcej tutaj ludzi mogło mieszkać. Następnie dajmy sobie budowlę właśnie tutaj tego naszego skauta oraz drewienko, więc teraz będziemy troszeczkę tracić żarcia, co jest troszeczkę niebezpieczne, ale za chwilę tutaj to wszystko ogarniemy sobie. No, jedzonko na razie nam ubywa, ponieważ żaden z villagerów nie zbiera tutaj żywności. Więc po kolei, powoli tutaj musimy to ogarnąć, więc teraz tutaj dwaj goście będą sobie zbierać jedzenie. Jeden koleś zbiera jedzenie, dobra. Teraz tak, z jednego zrobimy skauta, bo musimy poznać tereny dookoła tutaj nasze. A następnie z jednego z tych gości zrobimy sobie nic innego jak wood choppera, tak? Czyli po prostu drwala, proszę bardzo, drwal rembajło. Teraz tak, jedzonko tutaj jest, no i teraz potrzebujemy troszeczkę drewna, żeby, chociaż 80 drewna potrzebujemy, żeby zdobyć sobie sheepfold, który pozwoli nam właśnie na utrzymywanie naszych owiec w zagrodzie, które będą nam po prostu dodawać jedzenie, więc na razie stabilnie na sam początek sobie po prostu jedziemy. Odkrywamy te tereny, tutaj musimy mieć właśnie skauta, który widzicie podchodzi do granicy i on po prostu odkrywa tą całą mapę. Nie możemy wysłać jednostki poza ten teren, tylko po prostu on musi zeskautować, a następnie możemy te tereny powoli sobie podbijać. Zobaczymy, jakie zwycięstwo przyjdzie nam osiągnąć. Bywa też tak, że na przykład pojawią się jakieś obiektywy. O, ale piękna tutaj nam się trafiła. Piękna nam się ekspansja tutaj trafiła. Ponieważ zobaczcie, że mamy tu jelenie, tak? Możemy sobie ustawić tu chatę łowcy i będą oni sobie chodzić i zbierać, będą chodzić tutaj i zbierać jedzonko, mięso. A następnie postawimy sheepfold też tutaj. Będziemy mieli dwa budynki generujące jedzenie tutaj. Dlatego, że zrobimy tutaj właśnie ekspansję taką żywnościową. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć, to to, że później możemy budować na przykład silos, zobaczcie. Silos zwiększa produkcję w tym rejonie o 10%, więc tutaj dobuduję 3 budynki, bo mogę tylko 3 budynki budować, tu macie wypisane, no nie? No, więc teraz tak, zobaczę, mamy dwóch villagerów, więc jednego villagera weźmy sobie tutaj, wyślijmy na to. Pierwsza ekspansja jest za 20 jedynie, więc... ja bym to właśnie zrobił w ten sposób. Dobra, o, ale super, ale będziemy mieli żywnościową ekspansję kolejną, słuchajcie. Tutaj zobaczcie, że mamy tak zwany fertile land, czyli żyzne ziemie, bronione przez jednego wilka i dzięki temu będziemy mogli tutaj
zbudować sobie farmę. Dużo żywności, bardzo fajnie to wygląda. Chociaż tu widziałem, że tu draugury łażą, więc może być trochę niebezpieczne. Przyjęliśmy ten teren, co prawda, jest naprawdę bardzo fajnie. Nasz jeden ziomek tutaj zbiera, dwaj ziomkowie zbierają teraz jedzonko, ale zamiast oni zbierać jedzonko, to zrobimy w ten sposób, że ja go wyślę tutaj i zobaczcie, zbudujemy tutaj na razie ten Hunter's Lodge, proszę bardzo, Hunter's Lodge, budujemy tutaj na samym środeczku i zaraz będziemy mieli łowców, którzy będą nam dawać tutaj jedzonka całkiem spoko. Kolejny teren odkryty i o Jezu, ale będziemy mieli żywnościowe XP. O Jezu, będziemy mieli milion jedzenia. Zobaczcie, że mamy kolejne to jedzonko. Super, będziemy po prostu żywność mieć po prostu tyle, że szok. Super, to jest bardzo dobrze. Zobaczmy jeszcze, co na tych terenach tutaj jest, bo o tyle to jest fajnie, że te tereny są odgrodzone. Tutaj zobaczcie, że tu mamy na razie granicę naszego państewka. To jest całkiem w porządku. No. Tak to kurczę jest. Dobra, proszę bardzo. Idziemy sobie tutaj. I teraz tak, co my mamy? Dobra, czyli teraz tak, tego gościa wysyłamy jako huntera, tego kolejnego gościa wysyłamy jako huntera. Jest dobrze. Okej. No i lecimy, zobaczcie, teraz zbiera nam się tutaj jedzonko. Jedzonko, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Okej, proszę bardzo, odkryliśmy. Uuu, mamy tu ruinki. Bronione też tylko przez jednego wilka, z tego co widzę. To jest chyba jeden wilk. Ruiny dają nam dosyć sporo różnych takich fajnych rzeczy. Dobrze. No lorowe zwycięstwo na pewno nie osiągniemy. Lor zdobywamy tutaj. On pozwala nam tutaj opracowywać jakieś różne technologie. Pójdziemy full w ekonomkę. To jest to. Teraz tak, ile mamy drewna? Drewna mamy całkiem sporo, więc zbudujemy sobie tutaj shipfold. Proszę bardzo, i jest tutaj kamień tak swoją drogą, chociaż tu jest lore. Czekaj, bo tu był jeszcze kamień, nie? Tu jest też jeszcze kamień, dobra. Kamiona sobie nazdobywamy, to jest dobrze. Okej, niech nam tutaj kolej zbuduje tą zagrodę dla owieczek, będzie całkiem sporo jedzonka będzie. Ta gra nazywa się Northgard. Taka skandynawska gra strategiczna, która wydaje się być naprawdę bardzo... O Jezu! No i super, kurde, rzucił się na nas wilk z sąsiedniego terenu. Dobra, ale nasi tutaj poradzili sobie jakoś dosyć sprawnie. Teraz te owieczki damy sobie tutaj. Za chwilę będzie gotowa zagroda, będziemy generować strasznie dużo jedzonka. Zastanawiam się, gdzie chcemy. Ja bym przyjął te tereny tutaj. Będziemy mieli stabilnie, będzie naprawdę przyjemnie, fajnie. Będzie spoko. Tutaj mamy draugury. O Jezu, to trzeba będzie na pewno zniszczyć. To jest miejsce, które będzie co jakiś czas przyzywać draugury, co jest nieciekawe. Ale to też ma ryby, zobaczcie tutaj. O Jezu, o jakie żywnościowe to, o Jezu. O Jezu, jakie żywność. O kurde, co to jest? Wow, tego nie widziałem, to coś giganci tu są. Orzesz w mordę, dobra, to niech on odkryje ten teren, a następnie niech odkryje to tutaj. Co to ma być? To jest jakaś Valhalla, czy co? Dobra, owieczkę. Dobra, owieczki idą tutaj. One sobie idą do zagrody i jest całkiem dobrze teraz. Teraz tak, wypadałoby zbudować sobie jeszcze tutaj na przykład nic innego jak training camp. Proszę bardzo, czyli będziemy mogli wojownika zrekrutować i... Czy to mogę sobie przejąć? A, to już mogę sobie przejąć, dobra. Kolonizujemy ten teren tutaj. Tego naszego ziomeczka, gdzie on jest? Tu jest jakiś ten... Villager, niech on tutaj idzie. Idziemy tutaj. Teraz tak, tutaj możemy kolejne rzeczy zbudować, chociaż mamy mało drewna. Potrzebny nam jest na pewno jeszcze jeden... A dobra, oni sobie tutaj kopią. Tu ile możemy budynków zrobić? Trzy też budynki możemy zrobić, co jest całkiem spoko. To jest całkiem spoko. Hunter Lodge, okej, dobra. Jakoś będzie tutaj, jakoś to będzie. To też jest przez jednego tego, czekajcie, bo ten tutaj dziom poszedł, ten nasz kurde scout. Panie skaucie, czekaj, wiesz co, pójdź, weź to mi zbadaj, co to ma być? Holy shit! Jezu, Abandon, jeszcze raz napiszesz o jeziorku łabędziów, to ci zrobię draugura. Czy jest to darmowa gra? Nie, to jest darmowa, to jest gra Early Access, więc już prawdopodobnie wiele osób może powiedzieć, o nie, to ja nie. Natomiast to jest gra twórców Evoland. Jacie, co tutaj są, zobaczcie, jakie kurde giganty. To jest ziemia gigantów jakiś, albo tych lodowych gigantów, tych pamiętacie? To byli ci przeciwnicy tacy. Dobra,
Teraz tu będziemy mieli wojownika i podbijemy sobie ten teren jeszcze tutaj kolejny. Musimy szykować się na zimę, za chwilę zima nas zastanie. Mamy wojownika, idźmy przejąć ten teren jeszcze. Będzie całkiem dobrze. Czy tu już możemy zbudować kopalnię? Tak, budujemy teraz kopalnię. Mam strasznie dużo tych gości, którzy tutaj nic nie robią w sumie. Ty podejdziesz tutaj i tu będziemy mieli dwóch minerów już w ten sposób. Dobra, nasz wojownik sobie poradził tutaj. Możemy skolonizować to za 80 golda. Kamień jest nam potrzebny do zupgrade'owania naszego town hallu. Dzięki temu będziemy mogli upgrade'ować kolejne rzeczy. Znaczy kolejne będziemy mogli nie dość, że budynki budować, to jeszcze będzie można dodatkowo robić upgrade'y na nasze bronie. No, żarcia będziemy mieli naprawdę sporo, co jest dobre. To możemy nawet, kurde, sobie troszeczkę powymieniać, zbudować parę trading postów, czyli jakichś budynków... budynków do, wiecie... do handlu. Okej, i teraz tak. Ja bym tutaj zbudował ten domek jeszcze jeden, gdzieś tutaj, proszę bardzo. To tam musimy wysłać jednego pazia. Panie paziu, idź mi tutaj budować. Teraz zobaczcie, ci sobie kopią tutaj kamień. Kamień jest nam potrzebny. Potrzebujemy 10 kamienia do tego, żeby tutaj jakoś to ogarnąć. Chociaż tracimy korony. No i zima nastała, zobaczcie. Mamy minus 2 żarcia i plus 24 drewna. Chociaż dobrze drewno mamy. Zima nie jest w tym miesiącu jakaś taka zimna. Zima nie jest zimna, no. Wiecie, co chodzi. Temperatury nie są niskie, więc nie potrzebujemy tak dużo drewna na opał. Ale okej, zobaczcie, powoli sobie znoszą tutaj jedzonko, jest całkiem okej. I co to jest w ogóle to tutaj? Jocie! Yontar are usually peaceful. Trade enough food with them and you and they might join you. Jak zajebiście! Będziemy mogli im oddać jedzenie. To są boty jakieś i słuchajcie, my będziemy mieli w pizdu jedzenia, więc będziemy mogli oddać im dosyć sporo jedzenia i ci oni się do nas przyłączą, ci Yontur. O, żeż w mordę, ile oni mają tego, ale super. O, jeszcze o kurde. Jeszcze kolejne, zobaczcie tej ziemię do tego, żeby móc... będziemy mieli naprawdę, naprawdę sporo. Oj, 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 kurde, gdzie jest nasz wojownik? Szybko. Dobra, ty też już się wycofuj, wycofuj się, wycofuj się. Teraz wojownik powinien sobie z nimi poradzić chyba. Oj, zabił go! Kurde, te wilki! Dobra, udało się. Straciliśmy jednego człowieka niestety. Mamy trochę loru, nauczymy się tutaj... trading z dwie korony. Ja bym zrobił tutaj większą produkcję drewna. Pójdziemy full w ekonomkę. Full ekonomia. Kolejnego tutaj łowcę damy na żywność, bo on tutaj żywność nam wytwarzał. Zaraz ogarniemy, ale to będzie super, słuchajcie. To, no przejmiemy ich jak nic, słuchajcie. Tylko potrzebny nam jest trading post. Zdecydowanie jest nam potrzebny, ale to dopiero po zimie zbudujemy, bo zima jest trudna, drewno... O, drewno też trudno trochę tutaj. Na ten ziomek tutaj sobie ten. Teraz tak, zbudujmy tutaj jeszcze Hunter's Lodge, chociaż... Wiecie co? Zbudujemy tutaj tak. Upgrade'uj... A nie, nie możemy zabudować. No właśnie. No widzicie, i teraz tu nam się problem robi. Tutaj możemy też tylko dwa budynki zrobić. A tutaj dwa budynki damy tylko tą farmę plus spichlerz. Ten budynek i tak usuniemy później, więc teoretycznie, jak mogę mieć tutaj trzy budynki, to będę miał spichlerz, domek i ten. Dobra, no to nie mogę tego tutaj zbudować. A tutaj coś jeszcze? Tu też będę musiał spichlerz. Dobra. Czyli pozostaje nam nic innego, jak poczekać chwilę i przejąć ten teren tutaj, colonize. Dobra, kolonizujemy ten teren kolejny. Czy tutaj dalej jest ten wilk jakiś, ten tutaj grasuje? Grasuje dalej ten wilk. Dobra, kolejny rok, udało nam się dotrwać. Ja bym zbudował tutaj teraz, zobaczcie, zrobimy teraz feast. Czyli zorganizowaliśmy ucztę wielką, dzięki której nasi tutaj poddani będą o wiele lepiej prosperować. No jest nam potrzebny ten trading post, zdecydowanie. Bo inaczej będzie krucho. Tutaj ile już mam? Tutaj mam 5 budynków zbudowanych. Teoretycznie... Nasze terytorium jest atakowane znowu?
Jezu, ja już nawet wojowników kurde nie mam. O kurde, dobra. Czekajcie. Villagerowie, idźcie pomóc tutaj. Kurde, ten łowca bije łukiem. Robisz to źle, ziomek. Dobra, koronę na razie tutaj zyskujemy spokojnie. Chata healera. O Jezusie drogi, kurde. Niedługo nastąpi ten, trzęsienie ziemi. No to słabo. Okej, dobra, robimy teraz tak. Czy tutaj będzie jakiś teren? Ile to jest wilków? Są dwa wilki. Ale tutaj możemy sobie dobrą wycinkę drzew zorganizować. Dobra. Zbudujemy teraz tak. Tutaj z tyłu zbudujemy trading post. Albo może tutaj. Na razie zbudujemy tutaj ten trading post. To są hunterzy, oni są całkiem ubici. Co mi się nie do końca podoba. Weźmy tutaj tego gościa. Tu zbudujemy chatę druida na razie. Chata druida, on będzie nam leczył tutaj naszych ludzi w wiosce. Przydałby się paru wojowników tutaj porobić, wiecie. Dobra, idźmy. Tutaj mamy wojownika. To my moglibyśmy to przejąć w sumie. Przejmiemy ten teren w sumie i wiecie co, gdzie jest mój scout? Panie scoutie, wiesz co, wróć się. Bo ty odkryjesz nam to, co znajduje się tutaj w tym sarkofagu, czy czymś tam. To też możemy w sumie przejąć, o ile dobrze widzę. 120 właśnie, dwa budynki mogę tutaj zrobić. W sumie czy ja chcę tutaj tego... Nie, tutaj nie chcę tego budować. Wiecie co, zbudujemy to tutaj. Skoro kolonizujemy to tutaj, to wiecie co, to też nie chcę budować tutaj. Odzyskałem wszystkie moje materiały, co prawda, to o to się nie martwmy. Tak o, chata healera, to jest raz. A dwa, że budujemy tutaj trading post, proszę bardzo. A tu jest to. Ten ziomek, który tutaj był chyba, coś tutaj mówił ten? A czy ty tutaj ten? A gdzie jest nasz scout? Scout. Panie scoucie, proszę tutaj to robić, ogarniać. Musimy dokopać się do czegoś, kurde, nasz skarbiec troszeczkę wygląda ubogo. To słabo. Fajnie się gra ostatnio w Hotsa. A całkiem dobrze dzień mi minął, kurczę. O, mamy kolejny lore, zobaczcie. Reduce the consumption of food. Czyli patrzcie, że konsumpcja jedzenia tutaj jest zmniejszona. 50% extra deposit. Wiecie co, ja bym wziął te mining efficiency na razie. Później sobie wrócimy do tamtego czegoś. Okej, i teraz tak. Potrzebujemy jednego healera. Ty będziesz druidem. Ty, mój drogi, chodź tutaj, będziesz kupcem w sumie. Mam nadzieję, że to się szybko zaraz skończy. I stąd mam nadzieję, że wyciągniemy jakieś skarby, chociaż 100 koron by się przydało. Czy duża jest ta mapa? No, ta mapa jest całkiem spora. Tutaj zobaczcie, że są tereny, które jeszcze nie odkryłem, a ta mapa się cały czas powiększa tak jakby. Tego skauta muszę wysłać na ten... Ja bym tutaj, z tymi gościami, musimy ogólnie tutaj ich przejąć. Jak oni do nas dołączą, to będziemy mieli naprawdę niesamowitą armię. No niestety, zobaczcie, że ze złotem mamy teraz trochę kłopotów, ale za chwilę, zaraz je naprawimy, te kłopoty. Zobaczcie, nasz warrior jest teraz leczony. Proszę bardzo, za chwilę on będzie miał maksymalne zdrowie. Teraz tak, raz, dwa... Indoor. Okej, oni teraz zbierają sobie tego, dobrze. O Jezusie, kurde drogi, Reaper. 20 drewna. O tutaj zobaczcie, że następują jakieś trzęsienia ziemi. No właśnie, te trzęsienia ziemi są troszeczkę przerąbane. Zobaczmy, co tutaj dostaniemy z tego. Uwaga, i co my tu mamy? 150 loru, 100 koron oraz 50 loru. Dobra, on teraz będziesz ten tutaj zwiedzał te tereny. Jestem ciekaw bardziej, co tutaj jest na tych terenach, więc skaucie, leć. Nam się oczywiście to robi. Teraz tak, to sobie zupgrade'ujemy. Upgrade poszedł. I okej, nasi minerzy stracili robotę, bo nie ma co już tutaj wykopywać, więc to możemy sobie oczywiście spalić, bo ten budynek jest nam po prostu niepotrzebny. I teraz zrobimy tak. Coś jest atakowane. Znowu! Nie! Nie, nasza owieczka, wracaj. Wojowniku, gdzie jest wojownik? Kurde, trzeba będzie zająć się tym lasem, bo z tego lasu co chwilę wilki mi wyskakują, przerąbane.
Dobra, niech oni wrócą tutaj do roboty. Dobra, oni wracają tutaj do roboty i jest całkiem okej. Dobra, mamy strasznie dużo tych ludzi. Dobra, ci ludzie niech sobie tutaj siedzą. Zbudowałbym tutaj ten. Niech oni wrócą do bycia normalnymi ludźmi, a nie kopaczami. I teraz tak, zbudujemy tutaj kolejne woodcutters. Dobra. O kurde, trzęsienie się. O Jezusie, kurde drogi. 10, 20, 15. O kurde, szybko trzeba nazbierać drewna, patrzcie. Płonie nam budynek. Szybko, szybko, szybko. Drewno, drewno, drewno. No, mamy troszeczkę burzliwe miesiące, powiem wam. Bardzo burzliwe miesiące. Dobrze, chociaż żarcia mamy. Jest git, jest gites. Dobra, teraz tak. Ty idź, mój drogi. Teraz bądźcie we dwójkę tymi drwalami. Drewno nam jest tutaj bardzo, bardzo potrzebne. Bardzo. Bo zaraz zima, zobaczcie, nadchodzi. Kurde. Idzie sobie tutaj powoli, powoli. Ta zima, dobrze długo nie trwa. Tutaj musimy zbudować, wiecie dlaczego tutaj drewno chcemy? Bo to jest las i zobaczcie, zwiększa produkcję drewna w tym regionie o 20%. Więc tutaj wypadałoby oczywiście porobić tą drewnianą ekspansję, no nie? Aż tu będzie na razie ok. Za chwilę będziemy mogli... O, lore, proszę bardzo. Buildings producing food can be assigned additional villager if they are upgraded. To jest bardzo fajne. Na pewno nam się to przyda z jednej strony. Recruitment. Dobra, czyli po zaupgradeowaniu przedmioty będą mogły ten... O, to jest świetne. Słuchajcie, to jest świetny trade. Pozwala nam na wybudowanie jednego dodatkowego budynku w każdej strefie. Czyli na przykład tutaj zamiast 5 mogę jeszcze jeden 6. Tutaj zamiast 3 mogę kolejne 3 mieć na 4 to ustawione, więc świetnie. Świetnie, to jest bardzo dobrze. Zagridujemy sobie tutaj to. Będziemy mogli przypisać tutaj jakichś ludzi. Będzie nam potrzebne więcej drewna. Proszę bardzo. I teraz tak, drewno jest opanowane mniej więcej. Zbudujemy tutaj sobie farmę. I tutaj damy jakiegoś typa. Niech on sobie tam idzie na razie. Powoli będziemy mogli wszystko upgrade'ować. Sukcesywnie, powoli, bez problemu. Dobra. Jutro 11 miesiąc, czyli za miesiąc już rok. No kurde, no. Dobra, zobaczcie, on tutaj buduje nam oczywiście farmę. Żarcia nam jest więcej potrzebne. Zobaczmy, bo tutaj potrzebny jest na ten, dobra, shelter, proszę bardzo. Lepszy domek zbudujemy, proszę bardzo. On teraz daje nam więcej tej ludzi. Zobaczcie, dalej tutaj produkujemy sobie. No zadowolenie nie jest na jakimś dobrym poziomie, zbytnio. Ale dobrze, dopóki tutaj sobie prosperujemy powoli, jest całkiem okej. Nasz scout umarł, zobaczmy co on tutaj odkrył. Odkrył przede wszystkim ruiny, żeby zbierać lore. Jest całkiem okej, mamy jakąś wilczą jaskinię. Niebezpiecznie. Mamy tutaj jakieś, zobaczcie, katakumby. Znowu, żeby odkryć jakieś skarby. To z tymi draugurami. Dobra. Fajnie było przejąć tych jontarów i później wszystko tutaj powyżynać, wiecie? Ja chyba tak zrobimy to po prostu. Za pośrednictwem trading posta. Za chwilę, jak będziemy mieli lore, odkryjemy trading. Będzie dobrze. Dobra, niech on tutaj jest farmerem. Teraz kolejny ziomek idzie być farmerem. Całkiem ok. Teraz korony nam są potrzebne. Nie wiem, czy urządzanie uczty w tym momencie jest dobrym pomysłem, ale zobaczcie, mamy 195 tych punktów naszych. Jeżeli chodzi o wygrane, zobaczcie, jak tutaj to się prezentuje jako fame, bo mamy różne. Mamy albo destrukcję wszystkich, albo wygraną przez fame, czyli po prostu dokonując różnych czynów, podbijając ziemię, urządzając uczty, wiecie, tak po prostu wszystko, co rozsławia na nas. O Jezu, znowu zaatakował. Nie, 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 nie. O kurde, i po co żeś tu biegł? I po co żeś tu biegł? Straciłem jednego łowcę. Chodźmy, chodź, będziesz łowcą. No, więc to. Możemy przez trade, gdzie musimy zdobyć ogólnie przez cały okres gry 8000 koron oraz mieć przy sobie 1000 koron. To ostatnio to udało mi się off-stream, albo wisdom, czyli po prostu uzyskać wszystkie blessings of the god. Czyli po prostu w momencie, zobaczcie, tutaj dostajemy jakby
te takie błogosławieństwa. W miarę odkrywania tego drzewka, powiedzmy, jak będziemy mieli ile? Będziemy mieli 6 odkrytych technologii, dostajemy jeden z tych blessingów. I tak powoli, powoli musimy wszystkie te błogosławieństwa dostać i wtedy wygrywamy. No, więc tak sobie po prostu leci nasze królestwo. Co będzie dalej, zobaczymy w kolejnym odcinku na kanale live. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnego.